szczerze, on ma bardzo niepasujący głos i szczerze powiedziawszy, z tym jak on wygląda, w ogóle to nie pasuje. Jeżeli ma być całkiem szczery, to takie wielkie oh no, wielkie nie, szczerze. Tak, widzicie to wielkie drzewo, za tym wielkim drzewem jest właśnie ten poziom, o którym wam wspominałem, którego tak bardzo nienawidzę, nie cierpię i najchętniej bym spalił ten poziom. Bo tam jest jeden taki boost, który powoduje właśnie, że możesz niestety nie dolecieć i spadniesz. No i swoją drogą tutaj też przeciwnikami są guźce. To jest taki pierwszy świat, który nam pokazuje guźców w Spyro. Więc myślę, że cierpienie, czas rozpocząć w sumie. Ten poziom się nazywa Wierzchołki Drzew. Okej, okay. Let's go! Tu macie japońską nazwę tego poziomu. Ciekawostki. Jest to jeden z kilku poziomów w grze, gdzie Spyro nie wykonuje charakterystycznego powietrznego przewrotu w tył, wracając do świata domowego. Muzyka w tym poziomie jest zremiksowaną wersją soundtracku z poziomu High Caves Greatest Hits. Wersji Greatest Hits. Tło z tego poziomu zostało ponownie użyte w Spyro Year of the Dragon. W Honey Speedway. I tutaj mieliśmy cutscenkę z złodziejaszkiem. I mamy do zebrania tutaj 500 klejnotów i 3 smoki do uratowania. Ponadto, podobne tło znajduje się również w poziomie Dark Hollow i ten poziom jest jednym w grze, gdzie znajduje się żadne jezioro z toksycznymi odpadami. W sensie, że gdzie nie znajduje się żadne jezioro z toksycznymi odpadami. Więc miejmy już za sobą tą mękę i rozpocznijmy sobie właśnie ten poziom. Treetops, czyli koszmar dzieciństwa. Za dzieciaka nienawidziłem go i do dzisiaj go też nienawidzę, bo nienawidzę tutaj sekcji z superchargem. To jest coś, co tak naprawdę działa na takie przysłowiowe... Chociaż nie, bo za będzie, że takiego przysłowia nie ma, więc ujmę to inaczej. Działa to troszeczkę tak, że... Działa to na szczęście, o. Albo masz szczęście i ci się uda, albo nie masz szczęścia i w sumie masz przesrane. I tych złodziejaszków trzeba będzie też dorwać, bo oni mają klejnoty w sobie. Co prawda nie jajka, ale klejnoty. A to też jest dosyć ważne. 28 życie, mam nadzieję, że sobie nadrobimy te żyćka. Ale mówię, no soundtrack jak i wygląd poziomu jest niczego sobie. Ja po prostu tego poziomu nie lubię. Dlatego, że mam koszmar dzieciństwa, widząc ten poziom. To jest nienawidzony przeze mnie poziom i ja zawsze będę powtarzał, że Treetops to jest... najgorszy poziom. Nieważne, czy będę miał antyklątwę, czy kij wie co jeszcze mogę tu mieć w trakcie tego let's playa. W tym let's playu może się wszystko wydarzyć, ok? Więc zobaczymy, kogo my tu teraz uratujemy. Jeszcze mamy, kurde, no już poniżej 400 klejnotów do... No, do zebrania. Lily. Serbus Spyro, żeby zwiedzić wierzchołki drzew, nie poprzestawaj na jednym turbonapędzie. No, dzięki za powiedzenie. A mianowicie, jakiej sekcji nie lubię? Właśnie tej tutaj sekcji. Tam trzeba będzie się jakoś dostać. Ale spokojnie, będę robił to metodą prób i błędów. Najwyżej stracę dużo żyć i tyle. Na razie mam 29, więc na razie nadrabiam to, co straciłem w poprzednim poziomie. I w sumie w zasadzie w poprzednich poziomach. Dobra, tutaj mamy oczyszczone, więc teraz czas zdobyć tutaj skrzyneczki. Bo why not? Czemuż by nie? Czemu mam grać inaczej? Lol? Okej. Okay. To było ciekawe, nie powiem, że nie. A, 30 żyć. Teraz już można by powiedzieć, że nadrobiłem sobie żyćka, więc... nie mamy nic do stracenia. Tam mamy portal do domu, ale my się jeszcze nim nie interesujemy, ponieważ mamy tutaj poziom do zrobienia, kurde. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że te wszystkie życie sobie nadrobimy w jakiś sposób. A może poziom lotniczy zostawimy sobie na końcu? Nie wiem w sumie. Nie wiem, co ja zrobię, nie wiem, jak ja to podejdę do tego tematu.
Wiem tylko tyle, że nie lubię tego poziomu. Ale to będę musiał podkreślić chyba za każdym razem. Żeby ludzie zrozumieli, dlaczego nie lubię tego poziomu. Okej. Dostajemy się teraz tam. Bo tutaj się cofamy na sam początek tego poziomu. I teraz do góry. A nie, tutaj nie ma żadnej skrzynki, więc dlaczego pomyślałem, że tutaj jest skrzynka? Nie mam zielonego pojęcia. Ale mogę powiedzieć jedno. Jestem naprawdę dumny z nagrywania obecnie teraz Spyro. Mówię to autentycznie serio. Autentico jestem dumny. Przyjemnie mi się prowadzi tą sesję tak jak pierwszą sesję. Nawet mi się jeszcze lepiej komentuje niż pierwszą sesję. A to jest jakiś plus. Więc jak tak dalej pójdzie, to Spyro 2 będzie tuż, tuż. Bo to wszystko będzie zależało od tego, jak wam się będzie przyjemnie oglądało Spyro 1. Tak szczerze. No i jak mi się będzie prowadziło. Izak! Jeśli wybijesz się na końcu progu turbonapędu, skoczysz naprawdę daleko! Zapamiętam! Ej, to ten youtuber przecież. Ha, ha, ha! Uratowaliśmy Izaka, youtubera, który został zamknięty. Nie wiedzieć czemu. Czy to oznacza, że Izak zamknął się w jednym kontencie? No nie! Ty taką prawdę, Pomidor, głosisz? Jezus Maria, człowieku. No niestety, tu mi się nie udało, bo teraz trzeba niestety bardzo kombinować z turbonapędem. I to jest coś, czego ja bardzo nie lubię, ponieważ nie to, że ja mam coś do tego, że trzeba mózg wytężyć czy coś, ale po prostu no nie lubię tego, no. Nie każdy musi wszystko lubić. Ziomy. Ziomeczki, kurde. No dobra, czas na kombinację alpejską, wersja druga. Chyba o to chodziło, dokładnie tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest, o to chodziło. Wow. Okej, okay, to było przerażające w tym momencie. Ale jeden gościu poszedł se w kimono. Albo w Kilimandżaro. Więc jakiś plusik jest. Czekajcie, czy tam klejnot utknął? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się, kurde. Ale wiecie, co jest najgorsze? To, że jedną tutaj sekcję zrobiłem, którą też bardzo nie lubię swoją drogą, nie oznacza, że tamtą zrobię za pierwszym razem. Oh man, ale się wkopałem. Ale dobra, no, nie ma co. Trzeba kombinować dalej. Więc ja zaraz wracam. Znowu. Aż wykombinuję coś, bo robię to metodą prób i błędów i często tak jakby spadam. No może nie ginę, ale po prostu wiecie, gdzieś się zatrzymuję w połowie drogi czy coś i no nie wychodzi to, tak jakbym chciał. Więc ZW. No dobra, jestem z powrotem i czas do przodu. Już mam nawet taktykę na ten poziom. Zaufajcie mi, jest ona jak najbardziej stuprocentowa, ale git. Dokładnie tak, to jest właśnie to. Jak widzicie, się udało. Ale między innymi dlatego nie lubię trochę takiego kombinowania. Ale nie powiem, że nie jest ono jakieś szczególnie trudne. Jed! Szybko ci to poszło, Spyro. Zdążyłeś już całkiem nieźle opanować szybowanie. No tak, mogłeś utknąć w jakimś bardziej przystępnym miejscu. I to jest kurde stuprocentowa prawda. Spyro tutaj go zagiął. Mogli go gdzie indziej tutaj wrzucić. Ale cóż, poziom mamy ukończony na 100%. Więc żegnaj, Treetops. Nienawidzę cię, śmietniku jeden. No dobra, przyznam, że Treetops aż tak źle mi nie poszedł, ale sam fakt, że nie lubię tego poziomu. I koniec, kropka. Nie przekonujcie mi nawet na siłę, że on jest jakiś fajny. Jesteśmy w domu, wróciliśmy do domu, do naszej bezpiecznej krainy, w której też możemy w sumie zginąć, więc nie do końca bezpiecznej. Ale okej, okay, tak dla zasady się to powie w sumie. Tutaj mamy w ogóle Metalheada, czyli naszego bossa w tym oto świecie. I cóż za ironia, że Metalhead tak samo zostali nazwani w Jacku 2, przeciwnicy Metalheady przecież. Cóż za ironia.
Może, kurde, Naughty Dog się inspirowało Spyro, dlatego nazwali Metalheady. Znaczy, dlatego wrogów nazwali Metalheady, między innymi. O, grzybki. Pamiętam, że za to była trofka, generalnie, za te grzybki. Jakby co, mam całego splatynowanego Spyro, jakbyście się pytali. Całą trylogię splatynowałem. Szczerze, platynowanie Spyro nie było aż takie ciężkie. Były misje ok, które mogłyby być wredne czy coś, ale żebym miał mówić, że to jest jakieś mega fest ciężkie, to nigdy tego nie powiem, bo Spyro i Crash nie mają jakichś szczególnych trudnych platynek do zrobienia. Och, od razu czuję się lepiej, wiedząc, że uratowałeś tyle smoków. Wskakuj do balonu, a pokażę ci krainę tkaczy marzeń. Gotowy do podróży? Zostań. Mam na tyle wystarczających, taką wystarczającą ilość smoków, że mógłbym się udać do nie Magic Crafters. Co ja gadam? Zapomniałem, jak ten świat się nazywa, szczerze. Dreamweavers, o tak, Dreamweavers, o to chodzi. Mógłbym się do Dreamweavers dostać, ale szczerze powiedziawszy nie, dlatego że robię fair poziomy, a nie se przeskakuję i robię jakieś speedruny. Ale szczerze, może kiedyś zrobię speedrun taki, że będę se po prostu tylko trochę czyścił i tyle. Czemu by nie spróbować kiedyś takich speedrunów? Dobra, uratujmy smoka. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Zlałeś się z trawą. Cletrus, sorry. Wspaniale cię widzieć, Spyro! Ale niestety muszę lecieć. Okej. Nieźle. I to by było na tyle. Wszystkie smoki mamy uratowane. Tak, tylko są tutaj dwa smoki. Lel. Okej, więc doszliśmy sobie do poziomu lotniczego, więc myślę, że się za niego zabierzemy, co nie? Czas na dziki szlak. Albo Wild Flight w oryginale. No i tutaj macie japońską nazwę poziomu. Sorki za tą pauzę. Już jestem z powrotem. Po prostu ze dwu małe zrobiłem. Ale jestem. I teraz robimy poziom, który jest trochę zgliczowanym poziomem, bo w wersji polskiej, znaczy może nie zgliczowanym, ale tutaj trofki są jakoś tak pobugowane, bo w normalnej wersji, w oryginalnej wersji, to w tym poziomie dostajesz trofkę za tam pobicie jakiegoś rekordu czy czegoś tam, czy nie pamiętam, o co z tym chodziło. A tutaj z kolei nie dostajesz, tylko w następnym Speedway dostajesz tą trofkę, którą powinieneś w oryginale tutaj dostać. Nie wiedzieć czemu. A przynajmniej tak było w momencie, kiedy robiłem platynowanie Spyro jedynki, dwójki, trójki. Okej, to mamy za sobą już. To też. To też. I ktoś do mnie dzwoni. Więc pozwólcie, że zrobię małe ZW. Już jestem. Nieważny taki telefon w sumie. Mogę potem oddzwonić. Ja nie widzę przynajmniej przeszkód, żeby potem oddzwonić. Wow, to było dosyć sprytne z mojej strony. Ale szczerze, tak, następne poziomy nie powinny już sprawić mi żadnego problemu, bo na dobrą sprawę następne poziomy są w miarę ok, jeżeli mam być z wami szczery. Naprawdę są w porządku, nie są trudne, są takie ok. Ale chyba mi się nie uda. No nie uda mi się, jednej skrzynki zabrakło. God damn it! Okej, zrobimy teraz, jak widzicie, inną taktykę. A przynajmniej ja robię inną taktykę teraz.
takie trochę od dupy strony, nie powiem, że nie. Ale jakoś to idzie. Wszystkie, że tak powiem, samolociki zostały zdjęte, więc teraz czas na skrzyneczki. I wracamy. Oj, właśnie, tutaj mamy skrzynkę. Wow! To było ryzyk fizyk. Bo mogło to się naprawdę bardzo źle skończyć. Już to tam nawet ignoruje fakt, że dla mnie, ale no, Spyro mógł utonąć, a wtedy byśmy mieli creepypastę o Spyro, który utonął sobie. Spyro drowned. Wiecie, bo haha, Ben drowned. I ładnie mi teraz poszło. Teraz możemy sobie stąd wyjść. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i pa pa. Co się mówiłem do oczywiście gnorków z tego poziomu, halo. Proszę nie wychodzić z tego odcinka. To jeszcze nie koniec. Bo na razie póki co mamy za sobą dwa poziomy. Z pięciu plus świat. Więc jeszcze trzy. Dobra. Wróciliśmy sobie z powrotem. Więc teraz czas na chyba Misty Bog, tak mi się wydaje, bo jest najbliżej. Mógłbym go zrobić na początku. W sensie na początku, no wiecie o co mi chodzi. Kurde, no. Więc zbierzmy sobie co jedynie orby, albo w sumie nie. Lećmy na Mystic Bog, czyli na mgliste trzęsawisko. Tutaj macie nazwę japońską Misty Bog. I teraz ciekawostki. Soundtrack z tego poziomu jest wykorzystywany w każdej części podczas wyświetlania napisów końcowych. Ten poziom oraz Twilight Harbor zawierają animacje wrogów spadających do wody. Na europejskiej okładce gry Spyro pojawia się w tym poziomie, co jest dosyć ciekawe. No i zaczynamy poziom. Fajnie. Pyk. I pyk. I pyk. I pyk. Nie, bardzo lubię poziom. Soundtrack ma bardzo fajny. Ale wiecie co? Zaraz sobie zrobimy znowu ze dwóch. Przepraszam was najmocniej, ale po prostu jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, którą mam nadzieję, że w miarę szybko się uwinę. Aczkolwiek mam nadzieję, że moc komentowania nie wciągnie mnie do takiego stopnia, że będę komentował i w sumie zapomnę o tym. Bo będzie taki, lekko mówiąc, opierdziel w domu. Jak tego nie zrobię. Ale sobie tutaj żyćko mamy. Bardzo w porządku, fajnie. W ogóle... Albo to zaraz zobaczę. Ile mamy tutaj w ogóle klejnotów do zebrania? 500, a trochę tego jest, okej? Okay? Dostanę się tutaj, zaraz uratujemy smoka i zrobimy krótką przerwę. Pumba, zostaw mnie w spokoju, kurde. Idź tam z Sidem się zabawiaj. Rosko! Uważaj na atakujące żaby! Zabijają bez najmniejszych skrupułów! Atakujące żaby? A było to kiedyś takie fajne bagno! No ten głos chociaż pasuje, a nie tak jak tamten głos w ogóle jakiegoś dziecka. Okej. Okay. Ale teraz serio za dwóch.